No siemanko, witam was w kolejnym odcinku FIFA 14, wesołych świąt, ho ho ho. Mam nadzieję, że to wstawię w okolicach świąt. Kamerka, tak wiem, jestem nieogarnięty, dzisiaj gramy mecz ligowy, mamy jeden punkcik, zdobyliśmy go w tamtym odcinku, gdy było 2-2. A teraz musimy wygrać, nie ma bata, po prostu nie ma bata, dobra, oczywiście dajemy... O, skontuzjowani widzę. Czekaj. Leczenie, spróbujemy tutaj dać mu leczenie. Oby zadziałało. O, już nie ma kontuzji. Jeszcze kontrakt. Co was powaliło, panowie i panie? To musimy teraz iść do sklepu i kupić paczuszkę. Jedną paczuszkę za 700. Za 750. Otwórz się, fajna paczuszko, proszę. Taka fajna, niech będzie paczuszka, taka fajna, proszę, 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 proszę. Tu bramkarz jest, napastnik. To nam niepotrzebne jest. Ale bierzemy oczywiście te kontrakty, użyj kart jednorazowych. I użyjemy sobie to na Walerze. Już Walera jest czysty. Gotowy na kolejny mecz. Kontrakt, następny kontrakt, wykorzystamy go, bo potrzebny nam jest kontrakt Weberta, tak. I zostało nam leczenie. O, czekajcie, strój. Nie, tamten strój jest ten, co mamy, jest spoko. Herbo też nie bierzemy. Kontrakt menedżera też nie bierzemy niczego, więc wszystko sprzedamy w natychmiastowym tempie. Mamy 414 tych. Kupimy sobie za 400 paczuszkę, może trafi nam się kontrakt leczeniowy, tak. Leczeniowy. Proszę, traf się, proszę. Z moim szczęściem trafi się. Pewnie, że tak. Kontrakty, leczenie, trening. Wyślij do kart jednorazowych. Użyj karty jednorazowej. Spróbujemy, czy możemy użyć go na Moralesie. Niestety nie możemy jej użyć, ale wyślemy ją do kart jednorazowych, to nam się na pewno przyda. Trening bramkarski, łapanie piłki +5. O, jak fajnie! To my podszkolimy naszego... Kameniego. Już Kamenie ma więcej punktów. Też się przyda, nie ma co. Wykopy, też się przyda wykopy. Użyjemy ją, może na Haltona da się. Nie, niestety na Heltona się nie da. Chyba. Da się. Sorry, mogłem go dać go tam. Zapomniałem, że on tam jest, ale też się przyda tam. Nic się nie stanie. Kontrakt menedżerski. Nam niepotrzebny jest kontrakt menedżerski, ale spróbujemy. Czekaj, rozdziel wszystkie karty ręcznie, sprzedamy je ręcznie. Jak coś, to najwyżej zamienimy tego zawodnika za kogoś innego. No nie mamy niestety już na paczuszki żadne. Tego bramkarza dobrze je podszkolimy, tego Heltona, bo będzie naszym murzynem. I został nam tylko Morales, który naprawdę jest potrzebny i bez niego będzie źle. Wszystkie kontuzje. Stopa. Tak. Wyleczyliśmy go. House to nie jest kawa, to jest herbatka. Super. Super. Ja biorę... Czemu mam te stroje? Ja tych nie chcę stroi. No dobra, niech ci będzie. Coś się stało ze strojami. Ja takiego stroju nie miałem. Dobra, kogo on ma, kogo rozpoznaje? Oczywiście nie rozpoznaje nikogo, ale ma 4-2-3-1-2, identyczną formację jak my. Nie wiem, czy to jest zły pomysł, żeby grać takimi samymi formacjami. Myślę, że to jest zły pomysł, Oczywiście triggery mi się muszą ślizgać, nie wiem, po jakiejś spermie byka czy cokolwiek. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Sung Kwan Cho. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Czy jest szansa? No dobra. No dobra, bramka w pierwszych minutach. Spoko. Widocznie nie No coś jest nie tak widocznie. Musimy grać, no. Co to za obrona? Ja nie wiem w ogóle, co to za obrona. W drugiej minucie odnotowujemy pierwszego gola w tym meczu. Koleś, teraz musisz strzelić gola. Jak nie strzelisz gola... Dobra, Valera, ty mnie nie zawiedź. Tu Varane leci, ale Wyntra... No i co to ma być? Faul może jeszcze powiesz i będzie wolny. Nie. Nie, ty tam dojdź, Ebert, do nich, dojdź tam do nich, dojdź i skarżcie na zawołanie, skarżcie na zawołanie. Dobrze. Nie, no mogłem się kiwać wcześniej. Tylko już, zaczynają się lagi, już zaraz, zaczynają się lagi, no. Wtedy, kiedy już mają gola, to się muszą zacząć lagi, no. No i teraz bierz bramkarz i teraz wybijasz to czym prędzej, wybijaj to, no. Tutaj odcinek świąteczny chcę zrobić i trzeba być zdenerwowanym, no. No i super, spalony wreszcie. Sędzia wychwytuje, jest spalony. Ale to boisko z takiej perspektywy wydaje się takie krótkie. Dla mnie przynajmniej. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Dobrze. Ale nie tak to się robi. Ja muszę przejąć piłkę. I teraz wejść tutaj i zmienić formację natychmiastowo na... już wam mówię jaką. 4-3-2-1. 4-3-2-1 to jest moja po prostu formacja awaryjna i lecimy. Brawo! Brawo, Bakka! Jesteś zajebisty. I jak zawsze mój fikołek, który zawsze wykonuje Bakką. No podelektujmy się tym, podelektujmy się. Bramkarz spierdzielił, bo wyszedł za daleko i niestety nie obronił tego, bo nie jest moim kolegą. Tylko moi koledzy dostawają piłkę w nogi, nieprzyjaciele dostawają między nogi. No z tego miejsca można strzelać. Ojoj, ojoj, oj, bramkarz tak wyszedł, że jakbym trafił w mojego zawodnika, to możliwe, że byłby... Ojojoj, gdybym tylko nie podawał, gdybym później kliknął. No już nie będę rozpaczał nad tym, że któreś tam momenty meczu mogłem zmarnować. Ale już trudno się mówi, żyje się dalej. I się leci dalej. Tutaj wybij to, to też wybij, koleś. Ty nie możesz tak grać. Tutaj Morales. Morales, nie po to specjalnie otwierałem paczki, żebyś teraz przegrywał mi mecze. I przegrywał specjalnie na boisku. I też nie podawaj tak. Kurde, trochę źle podałeś, bo... O, wsparcie od partnerów. Koleś. Koleś. Dawaj w lewo, dobrze. Dobrze, teraz mamy czystą stronę. I lecisz, Pabon. Nie wierzę, jeszcze te lagi pod koniec. To tak przeszkadza w oglądaniu, bo po prostu wy myślicie, że macie jakieś lagi, a tak naprawdę to ja mam. Znaczy, ja mam. On ma. Tylko że widać to na moim ekranie niestety. A bramkarza mają dosyć chytrego. Szczerze powiem. No niestety, strata piłki. Szybką kontrę zrobią pewnie zaraz. My im nie pozwolimy. Nie pozwolimy im, nie. Kontry wykonać. Obrona dosyć dobra u nas. I niestety podanie nas lewe skrzydło, ich lewe skrzydło. Zawrotka teraz będzie. I tak jak przewidziałem, była zawrotka. Podanie. Podanie główką. Song. Dobry wślizg. I dośrodkowanie. Nie, nie udało się. Tutaj Morales, Valera. Valera, pokaż na co cię stać, cholera. Dawaj, Dawaj, dawaj teraz tutaj. I do niego. Biegnij! Biegnij, Pizzi! Biegnij, wierzę w ciebie. Wierzę w ciebie. Kurde, jak zawsze musi pobierać Tibie. No musi pobierać, no. Aj, gdyby tak wcześniej trochę odebrał, to gdyby tak wcześniej to odebrał, może by coś wyszło. Może by coś wyszło, a teraz niestety trzeba się wślizgać i Song dobiegnie do piłki, dobiegnie czy nie, wybił, Valera podbiega, Valera, Varane, sytuacja podbramkowa, dobrze, wybił, kolanem obronił, ale niestety, dobra, nie zdąży się napić, trzeba, ty to musisz. O, jakie szczęście! Jakie szczęście! Dzisiaj musimy wygrać, bo następnego remisu nie chciałbym stawiać na YouTube'a, ale bym pewnie wstawił. Zobaczymy, jaki będzie wynik, bo tylko wy możecie to wiedzieć. Póki co nikt nie wie, póki to nagrywam, ale zobaczymy, jak pójdzie. Zobaczymy. Nie wyszło. Zmienia skład. Dobrze, dobrze. Czyli teraz sobie pobawimy się, tak? Specjalnie to robi w polu karnym. Żebym zapomniał, co chciałem zrobić. Albo żebym się rozluźnił, a tak naprawdę będę ciągle grał. Znaczy będę przygotowany, żeby zaskoczyć go, żeby tutaj trzymać przyciski od razu. Trzymaj. Patrz, widzisz, trzymam przycisk, ten poda do bramkarza, a ja go tutaj zaskoczę. O, niestety była ścinka, ale ja go tutaj muszę zaskoczyć, Nie podasz mu, O, dobrze, obrona perfekcyjna. Dobrze, toż ta obrona zaskakuje, dzisiaj mnie zaskakuje. Dawaj. I biegnij do tej piły, chociaż masz lagi, I gol! Kolejny Pizzi strzelił gola. Ja pierczola. Zaraz padną na murawę. Strzelę gola, wypiję kawę. Zmienił zawodnika, myślał, że ma na moim punkcie bzika. Popieprzone rymy. Schowam się do rynny. I lecimy. Wślizgi to jest jednak dobra myśl, tylko wtedy, kiedy naprawdę wiecie, że strzelicie. Wiecie? Bo... znaczy, że traficie. Bo innym razem, na przykład w polu karnym naszym, to jest bez sensu. Takim sposobem właśnie, co ja zrobiłem. Teraz będzie dośrodkowanie. Dobrze, bramkarz. Ja pierdzielę, ale pewnie on teraz gryzie se kolana, że nie strzelił tego gola. Ja, to jest nieudacznik, On se gryzie kolana, wam mówię. On se gryzie kolana, że przegrywa. A to jeszcze koniec. Ojej, teraz zaczynały się prawdziwe lagi. Ja tego mecza nie przerwę. Niech przestanie pobierać tą Tibię, to jest takie denerwujące. Że po prostu masakra. O, i popatrzcie, jakie lagi, toż co się grać nie da. Ja was przepraszam bardzo, że musicie takie coś oglądać. Bardzo was przepraszam, że musicie takie coś oglądać po prostu. Ale obiecuję wam, że za to wynagrodzę wam i wygram ten mecz. Specjalnie dla was. Przepraszam was, że są takie lagi, no po prostu. Teraz wam strzelę gola w nagrodę. No nie strzelę, niestety. No i znowu zmienił, no. U mnie zaczynają się męczyć ludzie. Bo te ustawienie jest po prostu wymagające. Trzeba biegać na tym ustawieniu, ale wymagania mają swoje rezultaty i po prostu przez to mają baty. I po to są rezultaty, żeby inni mieli baty. Tak. Więc lepiej, żeby się zmęczyli wcześniej i strzelić gola i mieć spokój, mieć takie nastawienie inne, niż później myśleć, że się przegra, a tak naprawdę się przegra. Dobra, ma 2 sekundy i zaczynamy, ja mam go w dupie i niestety mamy out, jest to dobra Nowinka. I przejście w lewo. Dośrodkowanie. Nie udało się. Przestań mieć te lagi, ty debilu. No popatrzcie, jakie to są lagi. No toż to tak denerwuje, że masakra. Nawet lagi na cutscenkach, a na początku tak nie było. Co ja się mam? Zawsze mi się trafi ktoś, kto ma lagi. No. Zawsze się trafi ktoś, zawsze. Teraz ja zaczynam. Odpoczęli, trochę odpoczęli, widzicie? Są już na zielono. I debil jeszcze zmienia coś, bo myśli, że coś tam wskóra. Ja mu nie pozwolę, bo na zewnątrz jest moja fura. Musimy wygrać, bo inaczej przegramy w oczach widzów i wszyscy będą pluć na naszych zawodników. O. No jeszcze mam długo czekać. Ciota specjalnie przedłuża, żeby mnie wnerwić. Ja nawet tutaj się wszystko ścina. Nawet tutaj, widzicie? O Jezu, jak mnie denerwuje, muszę się zrelaksować. Sędzia właśnie rozpoczął drugą połowę. No nie idzie grać, nie idzie grać w takich lagach. Aby tylko wytrzymać. Aby tylko wytrzymać. No widzicie, no jak tu grać, no. No i co to ma być? Kliknąłem przycisk. I coś się stało. Nie, nic się nie stało. No nie wiem jak tu grać. Nie wiem. No i widzicie przez te lagi. To wszystko przez te lagi. Ja mu strzelę zaraz gola. Wszystko przez te lagi, tą beznadziejną obronę. Co to ma być? Strzelił tutaj szczur murzyński. No i co to ma być? Co to ma być? Wy pozwalacie dla jakiegoś murzyna przejść przez boisko, tak? A i gol! I gol! I fikołek jak zawsze pizzim! Kurde! Kontra, kontra, kontra. Wszyscy boją się Jagi Power, bo to jest dobra przegroda. Tak. No, moje rapsy są lepsze od twoich ripost, bo tutaj wygrywamy. Ty stara cipo. Strzeliłem ci gola, masz małego wora. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Tutaj masz dobrą kontrę, ale... Dobrze, Helton! Dobrze! Po prostu jestem z ciebie dumny. Rzut rożny, ale nie możemy dać się pokonać. I lecimy pizzim znowu. Niestety, niestety, złe podanie, no i strata, no. Oj, 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 oj. Lecisz, lecisz. Oj, 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 oj. I spalony. Ale wygrywamy 3-2. Oj, faul był chyba. O, jak mi by nie ten gol wszedł, to normalnie bym tutaj... Jakbym przyszedł, tak bym się spuścił. O, ale debil! Ale nie do końca przejmują rywale. Ale koleś, trzeba wytrzymać w tych lagach, wiecie? Trzeba wytrzymać. Oj, 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 oj. Szkoda, że spalony, bo bym spalił mu wory. 60 minuta. Nie dajmy im pociągnąć na fiuta. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Podaj to dobrze. Tylko mnie nie rozłączaj z Fify. Nie rozłączaj mnie z Fify. No co to za lagi? To są po prostu niewyobrażalne lagi. Ja się tak denerwuję teraz przez te lagi, ale jak wygram, będę po prostu w niebo wzięty. Sraka, on teraz strzela na On teraz strzela na siłę, żeby coś wskurać. Ale niczego nie wskóra. Jezu, jeszcze 4-0, 4-2 by było. To by było, to już by było dla mnie zakończenie życia. O, nie dawaj im piłki, nie dawaj. Nie dawaj. Wyjeb to, debilu. Dobrze, nie jesteś debilem. O, jakie podanie! O, jak pięknie Pizzi! Strzelił 4-2. Jakich rozgramiam, 70 minuta i ciągnął nam druta. No już jednak gostkowie są zniechęceni do gry i niestety coś im chyba nie wychodzi. Wiem, że nie mogę dać się. Teraz jest fajnie, bo wiemy, że mamy przewagę i to dosyć dużą, więc teraz pójdziemy sobie pabonem, a jednak zaświecił worem. Ja tutaj się rzucam po prostu już 3 zawodnikami, bo nie mogę dać i wiedziałem, że poda. Dlatego. O, ale strzelił gola! Carrillo! Carrillo strzelił takiego gola nam, że masakra, ale nie pozwolimy. Nie możemy pozwolić. 76 minuta trosu. Tak się boję teraz. Tak się boję teraz, żeby nie przegrać, że po prostu aż mi ściska jaja, aż mi ściska jaja. Nasi zawodnicy są już zmęczeni. Trzeba zmienić kogoś, trzeba zmienić koniecznie. Kogo mamy na zmianę? Powiedzcie mi, napastnik. Mangala, środkowy obrońca, o. Przydałby się środkowy, a nie, środkowy obrońca to nie. Martinez, napastnik za Bakkę. I myślę, za Pizziego nie, za Eberta. Eleś, no może być ten, bo to już żadna różnica. Poprzeczkę. Dobra, i teraz tylko nie dać sobie strzelić gola, Dobrze! Helton, ty po prostu musisz... nie dać się, nie daj się, ostatnia minuta, wytrzymać te lagi. Nie! 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 Nie. Sorry wszystkim, jednak jest szczęście, bo kliknąłem dalej i jednak wygraliśmy ten mecz, to z jego powodu, to on miał lagi, to on pobierał TBA i mu odcięło internet, bo limit przekroczył, ale my wygraliśmy, dostaliśmy 3 punkty, mamy 4 punkty, mamy bilans 1-1-3 i rozpieprzamy ich jak psy. Tak, dziękuję wam serdecznie, wygrywamy, coraz lepsi jesteśmy, bo nie jesteśmy sami. Jaga Power codziennie nas wita, bo to jest dobra rozkmina, tak, Lech Pawlak, tak. Dobra, koniec z tymi żartami. Dziękuję wam, do widzenia, dobranoc, wesołych świąt i na razie. I Sylwestra fajnego, bo nie wiem, czy to będzie po świętach, czy przed świętami, nie wiem. Pa, pa.